Przedstawiam Wam spływ kajakowy z Prostyni do Głuska przez Bogdankę. Przyjechaliśmy w czwartek wieczorem na pole namiotowe Karpik w Prostyni. Tu imprezujemy. Niektórzy będą spać, no ale cóż. Od jutra przez następne 3 dni codziennie będziemy pływać rzeką Drawą. Kajaki, transport oraz catering zapewnił nam pan Waldemar Tuziak. My zapewniliśmy sobie dobry humor i towarzystwo. Talerz z Miletu. Akurat nie wiem, wszystko. I tu Magda. Ach. Idzie solenizant. Stary gwint. O, tak, stary gwint, który nie odpuszcza. Stary zardzewiały. Pokaż teraz w świetle dnia, jak to ładnie wygląda. No, na fejsie jest normalnie. Kurczę, przepięknie. To ja muszę tam szukać bardziej. Czas na babkę. Yerba matkę. Lucynka już jest świeżo po kąpieli, pięknie wysuszyła włoski, słuchajcie. Nie mogę się napatrzyć. O, dzień dobry, my już dawno na nóżkach, proszę pana. Co ty chciałam? A ja w tym. No wiesz co, teraz się filmują z tyłu, hallo, hallo. No. Witamy, witamy. Witamy. Oj, my już po kawce porannej. Co ty? A gdzie zaugotowałeś? Myśmy już o 5 wstawali. A gdzie kawę zrobisz? Tam jeszcze tylko. Dzisiaj płyniemy do Drawna, odcinek wyjątkowo łatwy, szuwarobagienny, tak jak ja to mówię. Końcówka będzie w takim krajobrazie, jak w tej chwili jesteśmy, czyli gdzieś w lesie kończymy przy drewnianym moście, tuż przed miejscowością Drawno. Na lewym brzegu wylądujecie, tu jest mapa, dałem panu obiad i bagaż, czy inaczej, bagaż dojedzie razem z obiadem lub obiad razem z bagażem. Jak państwo dopłyniecie, proszę o sygnał, tu pan ma do mnie numer telefonu, jakiś tam krótki, że jesteście, czas dojazdu około... Słucham? Zasięg? Tak, tu tak, już. Tu jest. Dziś będzie, tak? Aha. Jutro wpłyniemy do Parku Narodowego. No, jak to w parku, tak nadajników się nie stawia, trudno byłoby zamaskować, więc tam z zasięgiem jest kiepsko i tam ewentualnie SMS jakiś pójdzie i doleci do łama. Cóż, miłej zabawy, jeśli macie jakieś tak pytania, to proszę, jak nie, to... Takie to ja jadę dalej. Dziękuję. Dziękujemy. Monika jeszcze śpi. Jeszcze Lublina nie ma. No. Ale a co ty mówisz, że macie przydziałowo? Dzisiaj tratwing. Tak. Na przejściach to by wytrzymał. Rzadkę rozdają miesięcznie. Bodo jednak niestety nie chce z laską. Dlatego wszyscy na piwo.
Wziął sobie Wojtka za laskę. Dziękuję ci bardzo. Proszę cię bardzo. Ale powiem ci, Wojtku, masz mojego mięśniaczka. Szczerze bardzo, pół roku miałem przerwy. Ale jest w fazie odbudowy. Tak. Dla mnie i tak zawsze pozostaniesz mięśniaczkiem. Kurde, blek, bo ci maznę zaraz. Kanapki. To jest ten żartownik. Dziewczyna Boda. Dziękuję ci, Zbyszku. Dziewczyna Boda, kurde. A tu dziewczyna z Zibiego. Załoga zielonego wiosła. Jeszcze nikt nie zaczął chlapać? Michał, głupie żarty. To już czas? Głupie żarty. Mówię, że chlapać można. Ale masz wodospadu? Nie. Nie. Nie wolno. Nie wolno. To jest ten, co planuje chlapać. Dlatego musimy mieć oczko. Uwaga, uwaga! Jano, najlepiej na mnie teraz, nie? No, to jest ta winna, proszę bardzo. Winna, bo nie wiosłuje. I nas zostawili w tych szaczorach. I o, ile muszek. Ja bym wyciągnął. Proszę bardzo, to jest ten, co nas wyciągnął. A nie, ten z tyłu nas wyciągnął. Swingujemy. Przepraszam, o. Wyciągam wszystko. Sugeruję, że to nie szałowa wyprawa? Tomek. Szałowa. Nie, to widać po tobie. Ale zachowuj się trochę bardziej tak stonowanie, nie? Już bardziej stonowany być nie mogę. Tomek, chcesz piwa? No daj. Chorego się pytałem. Ej, weź te motorki, to jest jednozmienione. A się chociaż udawaj, że się męczysz. Ile my dzisiaj mamy do przepłynięcia? 5 kilometrów? Jeszcze 3. 15. Ale damy radę jakoś. Przycinamy trochę. Uwaga, uwaga! Przed chwilą jeszcze 5 minut. To na razie! Kto tu jest głupszy, powiedz? O nie, nie. Nie wiem, że wysuwa, ale jest tak zasunięte. Nasi tu byli, widzę. Nie robimy on tego. On liczy na to. Tak ja wiem, ale byśmy, jak coś, to byśmy zapytali. Odwiedził nas pan Żuczek. Ale co, jeszcze raz mam zapytać? A nie idziemy?
Hej, witajcie. Jest dzisiaj 21 lipiec 2017 roku. Jest dzisiaj piątek. Płyniemy sobie z Prostyni do Drawna. W Drawnie będziemy nocować. Wczoraj przyjechaliśmy do Prostyni, nocowaliśmy na polu namiotowym. Było ognisko urodziny Michała. Także było miło, fajnie, przyjemnie. Pole namiotowe, oczywiście na polu namiotowym śpimy. No i tylko... A, pole namiotowe właśnie, nazywało się Karpik. Właśnie. No, w związku z tym, że byliśmy na polu namiotowym, było dużo meszek, muszek, czy jak to tam nazwać, w każdym razie okropnie, jeżeli chodzi o to. Bo wciskały się we wszystkie otwory i jak się rozmawiało, to wciskały się również do ust. No, ale jakoś to przeżyliśmy, żyjemy. Poszliśmy spać niektórzy koło 3-4 nad ranem, ale jesteśmy w miarę wszyscy kompetentni, więc staliśmy o odpowiedniej porze, zebraliśmy się i byliśmy przygotowani przed przyjazdem pana na to, żeby ruszyć trasę. I kompatybilni z kajakami. I kompatybilni z kajakami, jak to mówił Łukasz Waszka. Tak. Pokaż bliznę. Lepiej, że mało chodzi, żeby to była nie jak ten kawał. Jak na tych kobzach. A masz ekologiczne skóry, żebyśmy tutaj... Cholero. Ktoś musi dmuchać. Łapie, może to w spokoju. Jeszcze podpor. Cholero, świństwo, naprawdę. Papier jakiś mokry miałeś. Może być wilgotny. Już przełamałeś. Przełamane, tak. Ale wiesz, jak włazisz, to jest zimno. Nie będę ściemniał, nie? Jezus, kurwa, co trzeba, no. Jezu, to tyle prawa, coś nie oszalał. Ludzie. No widzisz? Ja tutaj nie filmuj. O, ten nasikał, patrz. O, Jezus. Nie, no, wychodzę. To... Ale jest teraz cieplej. Ja tam w wodzie nic nie chcę wiedzieć. To wie, czy nie lepiej, jakby on mnie tak sikał. Była odrobinę cieplej. Zrób to. Lepiej od razu się wziąć. Dobrze jest, fajnie wstać wcześniej. Jezus, przestań! Dobrze jest. Tutaj Turek jedzie. Jedzie. Tam dwóch giejów.
Tak, Azjata i murzyn. Jeden czarny, drugi Azjata. A musi zgadnąć, który jest który. Niech wstaną. A murzyn niech pokaże, nie? Czy, tak, czy to plotki żywe. Tylko, czy... Zaczyna się! Zacierają! Słuchajcie, nie będą nam tu geje! Klapać! Dziewczyn. A to dziewczyny są zadziorne. Zadziorne są? Tak. Jak to nie on nam tak dobrze z oczy patrzy? No właśnie wpływamy. Przedtem piranie ktoś wypuścił. Jezu. Najpierw ci kajak obrzęb polą. Kajman tam pływa. Czarny kajman, black kajman. Czapaty go konstruuje bombę tam. Ale la manopala. Michał, kolorami pamiętaj. Kolorami. Dzięki dla psiaki i dla mamy. Nie ma. Nie ma. Nie ma. No dawaj! Dla trzeciego! Da radę! Ale masakra jest, nie? Za dużo kajaków jest dzisiaj.
czyli musimy się wyłamać. Tam się chłopaki ładnie wysypali. A tam się bardzo ładnie przenoszą i to mi się podoba, wiesz? Chyba tak byśmy zrobili. Nie. No ale zobacz, spokojnie przepłyniesz. My też mieliście mistrza, nie? My tam stoimy w kolejce, opierdalamy ludzie, że płyną i tak, a tu kurwa patrzymy, a wy na pełny... Nasi są z tyłu. Daria pod spodem! Magdaleno! Ej, ale to jest wasz kapo? Cholera, mi kazało! Jak sobie ładnie poradziły. Pięknie. Raz. Od tyłu. Pusz. No luź. My tu nagrywamy co zawsze. Lidziemy na wywrotki. Dalej słabe. Zobacz, z jakimi minami spokojnymi. Chcesz wiedzieć, co myślę. O, tu idą na siłę i masę. Tak. Ooooooo! Jak na pierwszy raz nieźle. Nie, no zobacz, no tutaj luzik, no kompletnie. Ruchy wyćwiczone. Cześć! A, zobacz, jak chłopaki pomyśleli, no. Nie, no super. No, gratulujemy. Cholera, uda im się. No, nie, no. Kurczę, mamy tylko jedno nagranie wywrotki, nie? Jednak coś wyszło. Ale daj radę. Dzielny zawodnik jest. My mamy czysto. Nie jak tam. Patrzę, puściłam aż tyle dymu do ciebie. Leciał nie, przed chwilą. No chciałam powiedzieć, mówię, kurde, dopiero co, co ty robisz w ogóle? I zestaw. Bardzo, tak, ładowania, zmieniania, nowe baterie, jakbyś chciał wiedzieć. Ale piękna dziura! Popatrz, co jest? Piękna dziura! A jaki piękny. Dobrze, idzie. Dawid? Thank you.
pobojowisko po topielcach. Ale no ofiary trochę w ludziach są, ale w sprzęcie nie ma. Nawet wyłowiłyśmy tam z daleka sowstrzela. Także jest. I rękawiczki były w kieszeni, bo trzeba zawsze zasunąć zameczek. Wszystko zostało odzyskane. Jedyne co, to duma została narażona. No trudno. Słuchajcie, mam ostatnio problem z tym, co się działo przed wypadkiem albo po, ale teraz ostatnie zdanie, jakie pamiętam przed wypadkiem, to Łukasz: choć wpłyniemy w nie, żeby się przewróciły. O tak. Pamiętam. To akurat ja mówiłem, ale no niech będzie, że Łukasz. I szczerze mówiąc, ja po prostu sobie zażartowałem, ale cholera jasna, no przypadek głupi. Słuchajcie, tyle razy byłyśmy w takiej samej sytuacji. No właśnie, nie? No, i wszystko było okej. To przypadek, przypadek. Przypadkiem to się dzieci rodzą, nie? A to jest pobojowisko, które wyciągaliśmy z wody. Niestety nie nagrałem tego, bo sam byłem przyczynkiem tego, żeby wyciągnąć kajak. Się skąpałem też po same uszy. Także jestem mokrusieńki. Zresztą można to zobaczyć. Jestem mokrusieńki, cała koszuleczka jest mokra. O, zaczyna się fajnie. Striptease robi. Striptease? Więc wiesz. Ty striptease-owstrzel poproszę. Specjalnie dla tej, wiesz. O, proszę bardzo. No oczywiście, że tak. Dawaj, wyciągaj. A to musisz ściągnąć, nie mówisz na mokre mojego sowstrzela. No i to, że w wodzie pływałam jak nimfa, to nie znaczy, że tu Ewę teraz będę grała. Proszę cię. No jak to nie? Wszyscy zmęczeni, nikt nie wie. Nie wiem, co tam było zapytane, bo tak się śmiało, że to będzie.